Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Udział w dzisiejszej konferencji wezmą prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Marek Belka oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej pani profesor Elżbieta Chojna-Duch oraz pan profesor Jan Winiecki. Bardzo proszę panie prezesie. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych po spadku PKB na początku bieżącego roku wskaźniki aktywności gospodarczej w ostatnich miesiącach poprawiły się. W strefie euro kontynuowane jest stopniowe ożywienie koniunktury. W największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska, jak na te kraje. Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu gospodarkach, w tym w sferze euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. W czerwcu Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe oraz zapowiedział przeprowadzenie dodatkowych operacji zasilających banki w płynność, co ma na celu zwiększenie akcji kredytowej. W Polsce utrzymuje się stopniowe ożywienie gospodarcze. Dane za maj pokazują jednak, że roczna dynamika produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej była niższa niż w poprzednich miesiącach. Jednocześnie w ostatnim okresie część wskaźników koniunktury obniżyła się, co sygnalizuje możliwość spowolnienia tempa poprawy koniunktury. Ożywieniu gospodarczemu towarzyszy umiarkowany wzrost dynamiki akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Stopniowo poprawia się sytuacja na rynku pracy. Dane z sektora przedsiębiorstw za maj wskazują na stabilizację zatrudnienia oraz niewielkie przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń. Towarzyszy temu obniżenie stopy bezrobocia, która pozostaje jednak na podwyższonym poziomie. W maju inflacja CPI była niższa od oczekiwań, wyniosła 0,2%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego 2,5%. Równocześnie wszystkie miary inflacji bazowej pozostały bardzo niskie. Towarzyszył temu dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz obniżenie się oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP. Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOT, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2014 roku, inflacja znajdzie się z 50% prawdopodobieństwem w przedziale od minus 0,1 do minus 0,4% w 2014 roku, wobec 0,8 do 1,4 w projekcji z marca 2014 roku, 0,5 do 2,1% w roku 2015 wobec 1 do 2,6% w poprzedniej projekcji oraz 1,3 do 3,1% w 2016 roku wobec 1,6 do 3,3% jak to było w projekcji poprzedniej. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50% prawdopodobieństwem w przedziale 3,2 do 4,1% w roku 2014, poprzednia projekcja 2,9 do 4,2, 2,6 do 4,5 w roku 2015 wobec 2,7-4,8 poprzednio oraz 2,3% do 4,5% w roku 2016 wobec 2,3-4,8%. W poprzedniej projekcji. W ocenie Rady w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie bardzo niska i może przejściowo obniżyć się poniżej zera. W kolejnych kwartałach trwające ożywienie gospodarcze oraz poprawa sytuacji na rynku pracy powinny sprzyjać stopniowemu wzrostowi inflacji i przybliżaniu się jej do celu w horyzoncie projekcji. Taką ocenę wspiera lipcowa projekcja inflacji i PKB. Utrzymuje się jednak niepewność dotycząca skali dalszego przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz perspektyw powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uwarunkowane napływającymi informacjami wpływającymi na ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w średnim okresie.
Dziękuję bardzo. Pan redaktor Barszczewski, bardzo proszę. Dziękuję. Mam takie pytanie, czy to, że Państwo się wycofali z tej formuły Forward Guidance i właściwie wycofaliście się z tej deklaracji niezmienia stóp do końca trzeciego kwartału, to też zostało zlikwidowane. Czy należy to odczytywać, że we wrześniu, czyli na kolejnym posiedzeniu decyzyjnym Rady może dojść do obniżki stóp procentowych? Przede wszystkim myśmy zapowiedzieli to już miesiąc temu, że ten sposób wskazywania naszych planów, czyli ta obietnica niezmieniania stóp procentowych, takie forward guidance w naszym wydaniu, zbliża się do końca. I rzeczywiście w sposób taki już niepodlegający dyskusji, żeśmy to z komunikatu wycofali. Co to oznacza? To nie oznacza oczywiście, że we wrześniu należy się spodziewać obniżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo takiego ruchu oceniamy jako bardzo niewielkie, jako niskie. Natomiast oznacza to, że w przyszłych miesiącach możemy się spodziewać zarówno wszelkich działań możliwych, które będą zależeć od tego, jak będziemy oceniać ewolucję sytuacji gospodarczej. To, co także już powiedziałem miesiąc temu, że zmieniła się struktura ryzyk. O ile dwa miesiące temu, powiedzmy, widzieliśmy przyspieszającą gospodarkę i inflację wciąż pozostającą na takim poziomie, że powiedzmy sobie, dającą nadzieję na powrót do celu inflacyjnego w niedalekiej przyszłości. O tyle dzisiaj projekcja na to wskazuje, mamy do czynienia z perspektywą bardzo niskiej i niskiej inflacji przez dłuższy czas. A ta perspektywa inflacji, czy w perspektywie tej projekcji, czyli do końca 2016 roku, pojawia się ten punkt na wykresie, gdzie inflacja osiąga cel, czy nie? O ile sobie przypominam, to ten scenariusz podstawowy prowadzi nas do poziomu 2,4, ale to ja bym się nie przywiązywał do takich szczegółów. Państwo piszecie, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie niska i może przejściowo obniżyć się poniżej zera. Czy to będzie takie duże poniżej zera, czy raczej niewielkie poniżej zera? Czy będzie to głęboka deflacja, intensywny ten spadek tej inflacji poniżej zera, czy umiarkowany? No to jest już zgadywanka, panie redaktorze. Możemy się spodziewać, że przez kilka miesięcy, trudno mi powiedzieć jak długo, wskaźnik miesięczny inflacji będzie rok do roku poniżej zera. To tylko tyle mogę powiedzieć. Ostatnie moje pytanie już takie podsumowujące i doprecyzowujące. Rozumiem, że to się wiele nie zmieniło od tych Państwa ostatnich komunikatów i wypowiedzi Pana Prezesa, że to prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w Polsce to nie jest Wasz scenariusz bazowy i ono jest stosunkowo niewielkie. Tak właśnie jest. Dorota Bartyzel, Bloomberg News. Ja mam takie pytanie. Czy dobrze rozumiem na podstawie tego, co my widzimy w tej projekcji, że ona zupełnie eliminuje prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych, o czym jeszcze dwa miesiące temu mówiliśmy? To wszystko zależy od tego, jak daleko sięgamy w przyszłość. Na pewno w ciągu najbliższych miesięcy spodziewać się podwyżek stóp nie należy. Czy w związku z tym, dalej spoglądając na te projekcje, rozumiem, że ona podnosi prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w stosunku do tego, co widzieliśmy i wiedzieliśmy miesiąc temu? Czy miesiąc temu to bym nie przesadzał, ale w stosunku do tego, co widzieliśmy w gospodarce kilka miesięcy temu, na pewno tak. To zresztą to jest to samo, co mam na myśli, kiedy mówię, iż zmienił się bilans ryzyk.
Nie, to jeszcze skoro trzymam mikrofon. Jeszcze niedawno, panie prezesie, mówił pan o tym, że w Radzie Polityki Pieniężnej jest szeroki konsensus co do parametrów polityki monetarnej. Czy na tym posiedzeniu pan w dalszym ciągu taki konsensus zauważał i co można o współpracy w Radzie powiedzieć teraz? Tak jest właśnie. Jeżeli chodzi o kierunek polityki pieniężnej, to przy oczywiście dostrzeżeniu różnych stanowisk, o czym państwo doskonale wiecie, bo się przecież koleżanki i koledzy w różny sposób wypowiadają, ale rzeczywiście jest bardzo daleko posunięta konwergencja poglądów na ten temat. I dzisiaj to było także w dyskusji nad poziomem stóp procentowych widać. Patryk Wasilewski, The Wall Street Journal. Chciałem się zapytać, czy już na dzisiejszym posiedzeniu rozmawialiście o obniżeniu kosztu pieniądza i chciałem też poprosić pana profesora o trochę o parę słów o wzroście gospodarczym. Pojawia się w komunikacie taka obawa o to, czy to tempo wzrostu gospodarczego nie ulegnie zahamowaniu albo czy nie, że tak powiem, czy ta odbicie jest, będzie dalej przyspieszało. Jak pan profesor to widzi? Znaczy pierwsza część pytania to, co ja mam przez to rozumieć, że co, że ktoś wspominał o możliwości obniżki stóp? Tak. No my na ten temat, jak pan wie, nie mówimy publicznie, bezpośrednio po posiedzeniu Rady. Natomiast co do perspektyw wzrostu, no od 4 miesięcy obserwujemy spadek wskaźnika PMI na przykład. Oczywiście on dalej jest powyżej 50%, co nie znaczy, że gospodarka ma zwalniać, ale nie ma dalej przyspieszać. Także ostatnie dane miesięczne były takie, powiedzmy sobie, dosyć umiarkowane. W związku z tym oznacza to, że prawdopodobny na dzisiaj scenariusz rozwoju koniunktury to jest utrzymanie się pewnego poziomu wzrostu gospodarczego, niekoniecznie dalszego przyspieszenia. Ja bym coś jeszcze dodał. Proszę bardzo. Jeśli można, panie przewodniczący. Rozumiem z szeregu pytań, że pojawia się tutaj związek, jak ja to nazywam trochę złośliwie, podręcznikowy, że jeżeli będziemy obniżać stopy procentowe, to osiągniemy w domyśle wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Otóż ja, proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, choćby co się dzieje, bo to najdłużej się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy w Stanach Zjednoczonych schodzenie ze stopami procentowymi do zera, potem mieliśmy rozmaite tak zwane ułatwienia ilościowe. One tam rosły. Teraz mamy okres, w którym te ułatwienia ilościowe się kurczą, a amerykańska gospodarka rośnie cały czas w tym samym bardzo wolnym, jak na okres wychodzenia z głębokiej recesji, tempie mniej więcej 2% rocznie. Czyli te związki są w naszych nowych warunkach, prawda? Jak gdyby znacznie słabsze, o ile w ogóle istniejące. I myślę, że byłoby też dobrze pamiętać o tym, kiedy się tak dość automatycznie łączy myślenie o ewentualnych cięciach stóp procentowych w naszej gospodarce z oczekiwaniami wyższego tempa wzrostu. Ja już nie mówię o kolejnych oczekiwaniach wyższego tempa wzrostu inflacji, dlatego że tu mamy jeszcze dodatkowe czynniki. Oprócz tego, że popyt w gospodarce światowej rośnie wolno, prawda, to jeszcze na dodatek mamy również czynniki podażowe, które działają antyinflacyjnie. Mamy okres, w którym ten szczyt wzrostu cen paliw i surowców praktycznie osiągnęliśmy i teraz raczej schodzimy z tym w dół w gospodarce światowej. Czyli nie ma ani specjalnie impulsów popytowych, ani podażowych. Czyli w długim okresie, powiedzmy w średnim okresie, dla mnie jest to 3 do 7 lat, nie bardzo widzę czynniki, które mogłyby tę inflację silnie pchać do góry. Oczywiście pan profesor niedokładnie, że tak powiem, odpowiedział na pytanie dotyczące inflacji, bo my mamy akurat nieco inne stanowisko, jeżeli chodzi o skuteczność bądź
brak skuteczności luzowania ilościowego, czyli tego quantitative easing na przebieg koniunktury gospodarczej akurat w Stanach Zjednoczonych. Ale to są akurat różnice opinii, które nie mają żadnego znaczenia dla naszej polityki pieniężnej. Znaczy jeszcze, jeśli można, zauważyliśmy również w trakcie dyskusji, pan profesor, kiedy pan profesor wyraził właśnie taki pogląd na posiedzeniu Rady, że nie jesteśmy w stanie określić, co by się stało, gdyby tego luzowania ilościowego nie było. Jak wyglądałby stan gospodarki amerykańskiej bez dodatkowych impulsów? Dziękuję. Patrycja Maciewiczka, Zeta Wyborcze. Chciałam wrócić do pytania o wzrost gospodarczy, bo pan prezes zdaje się miesiąc temu komplementował tempo wzrostu i to, że jest to taki wzrost zrównoważony, a dzisiaj wyraża jakieś takie zaniepokojenie. Chciałam dopytać, czy to jest, myśli pan, że to będzie takie czasowe spowolnienie dołek w tempie wzrostu, czy coś gorszego dzieje się na dłużej z wzrostem gospodarczym? I druga rzecz, jeśli mogę przy okazji, o inflację. Państwo napisaliście, że przez dłuższy czas inflacja będzie bardzo niska, nawet być może poniżej zera. Chciałam tak może naiwnie zapytać, co w tym złego? Czy dla państwa to jest w jakiś sposób niepokojące, czy to jakoś destabilizujące na gospodarkę działać będzie, na wzrost gospodarczy także i co to znaczy dla ludzi? Dziękuję. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że już w listopadzie zeszłego roku Instytut Ekonomiczny prognozował, iż wzrost gospodarczy w roku 2014 wyniesie bodaj 3,6%. To na tamte, w tym okresie żaden inny ośrodek prognostyczny nie zbliżył się nawet do tej wielkości. Raczej mówiono o wzroście gospodarczym w granicach 2-2,5%. Teraz po pierwszym kwartale okazuje się, że wzrost gospodarczy jest 3,4%. GUS powiedział właściwie wstępnie, że w drugim kwartale spodziewać się należy odczytu bardzo podobnego, troszkę wyższego. Minister finansów powiedział, że a może troszkę niższego. No w każdym razie mniej więcej w tym rozmiarze, że tak powiem. Jeżeli ja mówię, iż gospodarka dalej nie przyspiesza, a wydaje się, że no osiągnęła taką prędkość, powiedzmy sobie, przelotową, to oznacza, że jesteśmy, że ewolucja sytuacji gospodarczej będzie bardzo bliska, jeżeli nie wręcz identyczna z naszą prognozą. Także ja podtrzymuję dalej taką względnie optymistyczną ocenę tego, co się dzieje w gospodarce. Natomiast konstatujemy to, iż na pewno gospodarka, no jakby to powiedzieć, nie przyspiesza w sposób taki, bym powiedział, niekontrolowany, i co by mogło oczywiście do pewnego przegrzania nawet doprowadzić. Co zaś się tyczy deflacji, no wiecie państwo, deflacja jest zjawiskiem, który część ekonomistów, albo powiem więcej, większość ekonomistów tak powiem, straszy po nocach. Bodaj Greenspanowi przypisuje się takie stwierdzenie, że jest tylko jedna rzecz gorsza od inflacji, czy deflacja. No ale tak naprawdę co to jest deflacja, prawda? Czy deflacja to jest okres kilku miesięcy ujemnego wzrostu cen? Technicznie może i tak, ale co najważniejsze dla ocen wpływu deflacji, to jest to, czy ona zmienia zachowania podmiotów gospodarczych, przede wszystkim gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Czy na przykład oczekując deflacji, no na przykład odkładają wydatki inwestycyjne, wydatki konsumpcyjne, w ten sposób osłabiając, no i tak samonapędzająca się, prawda, prognoza, samospełniająca się prognoza z osłabienia wzrostu gospodarczego może mieć miejsce. W jakimś stopniu, czy też no w dużym stopniu, podobna sytuacja ma miejsce, a właściwie miała miejsce w Japonii. Do tego stopnia to zaniepokoiło Japończyków, że przecież rozpoczęli program chyba nie notowanej, bezprecedensowej w skali świata, program zwiększenia masy pieniądza w obiegu. Otóż, kiedy taka deflacja jest, czy w ogóle kiedy ujemne tempo wzrostu cen może być
niekorzystne. No, przede wszystkim w tych krajach, które są bardzo zadłużone. I tu nie chodzi tylko o zadłużenie publiczne, ale także o zadłużenie podmiotów prywatnych. Kiedy następuje, jak to ekonomiści mówią, delewarowanie. Otóż w przypadku wystąpienia deflacji realna wartość długu, który trzeba przecież obsłużyć i spłacić, rośnie. Rośnie w porównaniu do strumienia dochodów. No to jest niebezpieczne albo no wymaga po prostu bardzo drastycznych działań dostosowawczych. Stąd też dzisiaj w zachodniej Europie, w strefie euro szczególnie, podkreśla się, że bardzo niska inflacja, nawet nie deflacja, może utrudnić wyjście z pułapki nadmiernego zadłużenia niektórym krajom strefy euro. Co dalej? Deflacja może utrudniać elastyczne dostosowanie się płac. Jeżeli jakiś kraj stracił konkurencyjność, no to trzeba obniżyć płace, ale tak naprawdę płace realne. Gdyby natomiast miały miejsce spadki cen w takim kraju, no to spadki nominalne płac musiały być jeszcze głębsze. To znów jest dla takich krajów dzisiejszych peryferiów strefy euro niebezpieczne. Te sytuacje w Polsce nie występują. Ani nie jesteśmy krajem czy społeczeństwem w relacji do innych społeczeństw nadmiernie zadłużonym, ani też nie narzekamy na sztywność pod tym względem płac na polskim rynku pracy. Natomiast bardzo niska inflacja, czy nawet jeżeli się pojawi deflacja, no przecież zwiększa siłę nabywczą konsumentów, no i to może być czynnik wyprowadzający kraj z osłabienia koniunktury. No, także oczywiście, że zdajemy sobie sprawę, że deflacja może mieć, jeżeli się utrwali, a nie widzimy tego w Polsce, negatywne skutki, ale no niespecjalnie w naszych warunkach deflacja jest szkodliwa. Proszę bardzo. Może też jakąś glosę bym spróbował tutaj do tego dodać. W tym sensie, że kiedy mówimy, czy kiedy dyskutują ekonomiści o deflacji, generalnie na myśli mają doświadczenia kryzysu lat 30. i bardzo krótkie okresy mierzone w miesiącach, kiedy przedsiębiorcy zrozpaczeni tym, że się nie sprzedają produkty, prawda, tną ceny, no ale ponieważ to się dzieje z tygodnia na tydzień, to wobec tego, co się wtedy dzieje, czekają klienci na to, że jeszcze w następnym tygodniu też o te 5, 10, 15% ceny producentów zostaną obniżone. Tymczasem ten rodzaj zmian, które obserwujemy i które się też moim zdaniem trochę błędnie nazywa deflacją, jest innym rodzajem zmian. My wchodzimy moim zdaniem w epokę bardzo wolnego wzrostu cen z przyczyn tak popytowych w gospodarce światowej, jak i podażowych. W rezultacie my mamy do czynienia ze zmianami tego typu, że być może w ciągu roku będzie 1%, prawda, spadek cen w danej gospodarce. Już nie mówię, że polskiej, prawda, jesteśmy w lepszej sytuacji, bo tu pan prezes to powiedział wyraźnie. Natomiast chodzi mi o to, że przy tego rodzaju zmianach 0,5%, 1%, 1,5%, nikt nie będzie czekał, prawda, z kupnem powiedzmy telewizora, dlatego nie kupi go przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, tylko dlatego, że za rok, prawda, będzie ten telewizor, prawda, kosztował 1,5% mniej. Więc to są zupełnie innego rodzaju zdarzenia i w związku z tym raczej problem polega na umiejętności przystosowania się do funkcjonowania w gospodarce o niskim tempie wzrostu cen. I taka gospodarka się szykuje nie tylko w Polsce, ale i praktycznie prawie we wszystkich gospodarkach krajów zachodnich. I myślę, że na to trzeba przede wszystkim zwracać uwagę i problemy, jakie to powoduje. Oczywiście dla rządów zawsze lepiej jest, jeżeli inflacja jest, prawda, jakaś tam kilkuprocentowa, bo tu pan prezes jakby sugestie w tym kierunku zrobił, że się długi wtedy łatwiej spłaca, prawda? No, tego rodzaju problemy rzeczywiście występują, ale pamiętajmy, że ta
tak zwana deflacja, z którą mamy do czynienia, to nie jest ta deflacja, którą się straszy, historycznie rzecz biorąc. No i jeszcze jej nie mamy poza tym. No właśnie, dopiero się spodziewam. Bardzo proszę. Ale jeszcze jedną kwestię chciałam tutaj podkreślić, bo ktoś z Państwa mówił tutaj o osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego. Natomiast chciałam podkreślić, że jest to umiarkowanie średni poziom, jeśli chodzi o sytuację polską i przeszłość. Natomiast na tle Unii Europejskiej, na tle gospodarki globalnej jest to wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Jest on ustabilizowany na poziomie 3,5-3,7% w horyzoncie projekcji inflacji. I to jest naszym, można powiedzieć, osiągnięciem również przy tak niskiej inflacji. Przy okazji chciałam podkreślić dużą trafność prognoz Instytutu Ekonomicznego projekcji inflacji PKB, kolejną już zresztą, i te odchylenia, jak Państwo na pewno zauważycie, są niewielkie od tych, które prognozowano wcześniej. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Dominik Cierpioł, TVN24 Biznes i Świat. Chciałbym zapytać o profesora Hausnera, dlatego że po tym ostatnim roboczym posiedzeniu w czerwcu profesor Hausner mówił, że dzisiaj na posiedzeniu decyzyjnym przedstawi Radzie swoje plany dotyczące dalszej przyszłości i swoją opinię na temat afery. Nie mamy go tutaj dzisiaj, więc pytanie skieruję do Państwa. Co powiedział, jaka jego decyzja? Rozumiem, że dalej profesor Hausner jest w Radzie i Rada jest w takim składzie, jak była, nikt nie zrezygnował. To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy ktoś sygnalizował na dzisiejszym posiedzeniu bądź na tym roboczym czerwcowym, że może chce zrezygnować z zasiadania w Radzie po aferze, bądź wywierał presję na pana prezesa, aby pan zrezygnował? To jest drugie. I trzecie, ostatnie, chciałem zapytać właśnie, bo w tym komunikacie roboczym było takie stwierdzenie, że gdyby przewodniczący RPP włączył się w polityczny cykl wyborczy, to by było takie zaangażowanie, byłoby niedopuszczalne. Chciałem zapytać o to słowo byłoby. Czy w jakiś sposób pan prezes jeszcze planuje poddać się jakiemuś osądowi, czy to, nie wiem co to znaczy, czy już jakby z punktu widzenia NBP ta sprawa afery jest zamknięta? Dziękuję. Pan profesor Hausner jest obecny, znaczy był obecny na posiedzeniu Rady. Rozmawiałem z nim przed posiedzeniem. Na posiedzeniu wygłosił oświadczenie do protokołu, zapowiadając, iż nie będzie się dzielił treścią tego oświadczenia publicznie. Także i ja Państwu nie będę mówił, o czym mówił. Nie sygnalizował, nie sugerował także chęci podania się do dymisji. Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek inny z członków Rady taką sugestię wyrażał. Co do tego, czy sugerowano, że tak powiem, pod moim adresem coś, to pozwoli Pan, że to zostawię, że tak powiem, do naszej wiadomości w Radzie. A co było trzecie? Aha, chodzi o to zdanie z komunikatu z poprzedniej. Przede wszystkim ja odrzucam tezę, jakobym poprzez tę rozmowę brał udział w jakimś, nie wiem, dealu politycznym, i to jeszcze z dotyczącym jakiegoś cyklu politycznego. Wyraźnie mówię, iż była to rozmowa o hipotetycznej sytuacji. Nie podjąłem wątków, że tak się wyrażę, przedwyborczych mojego rozmówcy. A to, iż rozmowa była, no cóż, chaotyczna. I tu nie chodzi o wulgaryzmy, ale także o sposób przedstawiania różnych spraw. No to tak się rozmawia. Jakbym wiedział, że jestem podsłuchiwany, to bym wyłuszczał swoje poglądy w sposób jaśniejszy.
Bardzo proszę. Ja chciałabym jeszcze dopytać, panie prezesie, rozumiem, że pan nie zdradza tego, w jakim stopniu, czy jaka część tego dwudniowego posiedzenia była jednak poświęcona tak zwanej aferze. Chciałabym się jednak dowiedzieć, czy uważa pan, że na podstawie przebiegu tych dwóch dni tego spotkania cieszy się pan nadal poparciem pozostałych członków Rady Polityki Pieniężnej? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, czy to, co do tej pory się zdarzyło, z pańskiego punktu widzenia w dalszym ciągu nie ma żadnego wpływu na pańską przyszłość i pańska decyzja nadal jest taka, że pan nie zamierza zrezygnować z bycia prezesem Narodowego Banku Polskiego? No, zacznę od tego, że podać się do dymisji nie zamierzam. Z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, byłoby to przyznanie się do tego, iż podczas tej rozmowy złamano prawo. No to absolutnie odrzucam. Zresztą nie wynika to ani z samej rozmowy, ani z tego, z kim rozmawiałem, osobą w tych sprawach niekompetentną czy mało kompetentną. Raczej była to próba wykładu dla kogoś zainteresowanego. I wreszcie z tego, co nastąpiło później. To, iż można zarzucać bankowi, iż pomaga rządowi, to jest, i to dla ekonomicznych dziennikarzy jest chyba dosyć jasne. Jesteśmy bankiem, który ma najwyższe realne stopy procentowe w Europie. No na pewno nie można tego traktować jako pomoc we wspieraniu polityki rządowej. Jesteśmy bankiem, który w sposób nadwymiarowy dba o wynik finansowy swojej instytucji. Jesteśmy bankiem, który jako jeden z nielicznych, a nie wiem czy nie jedyny wśród banków, które znajdują się w takiej sytuacji jak my, tworzymy rezerwy na ryzyko kursowe. Rezerwa na ryzyko kursowe oznacza, że my kosztem wpłat do budżetu dbamy o to, aby NBP, ponieważ nie ma innych ustawowych sposobów, nie wpadł w ujemny wynik finansowy. Co nawiasem mówiąc, nie ma tak fundamentalnego dla banku i dla gospodarki znaczenia. Otóż ja odrzucam więc tezę, iż NBP jest instytucją, którą można by posądzić o to, że jest, jakby to powiedzieć, łagodny i wspierający. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, żeby ta współpraca między bankiem i rządem w historii ostatnich 20 lat była lepsza. Na tle innych krajów świata jesteśmy niedobrym raczej przykładem braku, raczej konfliktu, raczej napięć na linii rząd-bank. Uważam, że to bardzo złe, a gdyby tak było w wielu krajach dotkniętych kryzysem, to ten kryzys byłby tam o wiele głębszy. I ja to widziałem na własne oczy i mogłem porównać sytuację krajów, gdzie współpraca była, i krajów, gdzie tej współpracy albo wręcz wojna miała miejsce. Otóż wracając do tego pytania. Ja oczywiście odrzucam taką narrację, która została stworzona, jak sądzę, częściowo z niewiedzy, że to jest jakiś deal, tak? Tak to się zdaje się ładnie mówi. Dealu żadnego nie było. A to, iż ustawa nowelizująca ustawę o NBP jest przedmiotem dzisiaj procesu legislacyjnego, to chcę powiedzieć, że kilka miesięcy przed tą rozmową została, że tak powiem,
nasze uwagi, bo przecież NBP nawet jak nie ma inicjatywy ustawodawczej, to musi dostarczać wiadomości, informacji, propozycji. One zostały ministrowi finansów przekazane. Co nie oznacza, proszę Państwa, że ja uważam, że się nic nie stało. Jest mi bardzo przykro, bo w wyniku tej mojej fatalnej rozmowy zaistniała szkoda publiczna. Jest mi bardzo przykro wobec mojej instytucji przede wszystkim. I wobec moich kolegów także. Nie będę Państwa za to przepraszał, ale przeprosiłem ich właśnie. Także to nie jest tak, że uważam, że się nic nie stało. Stało się oczywiście. I staram się razem z Radą Polityki Pieniężnej odbudować zaufanie, które przecież zostało mocno nadszarpnięte w stosunku do mojej osoby, nie do banku. Właśnie poprzez normalną pracę i poprzez także wypowiadanie się w kwestiach, które dotychczas były tabu, niesłusznie, co do których wielu także tak zwanych ekspertów pokazało, że ma bliską zera wiedzę. Po prostu no należy dalej pracować, po prostu tak, jak do czego jestem zobowiązany i tyle. Jeszcze ostatnia rzecz. Jak bym się podał do dymisji, to bym przyznał, że to wszystko, co Państwu powiedziałem, jest nieprawdą. Po drugie, stworzyłbym, jak sądzę, bardzo niebezpieczny na przyszłość precedens. Bardzo łatwo można byłoby moich przyszłych następców i następczynie uwikłać w różne niezbyt ładne sprawy i pozbywać się ich. To wszystko. Jeśli można, ja tylko jedno słowo tutaj dodam. Potroszę w imieniu Rady, ale raczej w imieniu swoim, że mamy charakter, że utrata pewnej reputacji ma charakter przejściowy, ale nie ma na pewno kryzysu instytucjonalnego, co jest chyba najistotniejsze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej. Zapraszamy na kolejną konferencję prasową po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.